Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Leśna Podlaska. Pani Ewa Kulińska, przewodnicząca Rady Gminy w gminie Leśna Podlaska, ale jednocześnie prezes Stowarzyszenia Otwarta Wieś w Starej Bordziłówce. No właśnie, prezes Stowarzyszenia Otwarta Wieś w Starej Bordziłówce. 20 lat. Ktoś by pomyślał, że to niewiele. Dla Was to dużo. Zresztą 20 lat to szmat czasu i te 20 lat zleciało. Myślę, że dla wszystkich 20 lat to dużo, ale to prawda, zleciało bardzo szybko. Nawet nie myśleliśmy, bo w stowarzyszeniu są mężczyźni też, że to tak nam się uda, bo to trzeba powiedzieć, że w dzisiejszych czasach działalność społeczna jest tak troszeczkę traktowana po macoszemu. Nie wszyscy chcą brać udział w działaniu. Większa liczba osób jednak woli uczestniczyć w nich. Natomiast jeśli chodzi o organizację, to wiadomo, że jest to zabieranie wolnego czasu dla swojej rodziny i przebywanie w miejscu, gdzie trzeba przygotować imprezę. Więc myślę, że mogę to powiedzieć, że cieszę się, że nam się udało, a mam nadzieję, że nie jest to ostatnie spotkanie. Był rok 2002. Tak, był rok 2002, to datuje się powstanie stowarzyszenia, dlatego że zostało zapisane w KRS-ie, więc jakby formalnie istniejemy od 2002 roku i tej daty się trzymamy. Natomiast tak naprawdę działamy od 1998 roku, jako że w 1998 roku została zlikwidowana szkoła w naszej wsi, szkoła podstawowa 1-4 i my jakby gdy straciłyśmy takie centrum kultury na wsi, to mieszkańcy wsi doszli do wniosku, że trzeba zaadoptować świetlicę, która notabene była cały czas, tylko była niefunkcjonalna, nieużytkowa. Była zaniedbana przez wiele lat, więc to był rok wyborczy, 98 rok. Zawiązał się sztab wyborców miejscowości Stara Bordziłówka i ja zostałam jakby wytypowana do wyborów samorządowych. I w tych wyborach dostałam mandat od mieszkańców, no i jestem do dzisiaj. I tym samym zaczęliśmy myśleć o tym, żeby tą świetlicę zaadoptować na ośrodek kultury. No i oczywiście potrzebne są pieniądze, szukałyśmy, aplikowałyśmy wnioski. Niestety w tamtych czasach koła gospodyń nie miały tak dobrze jak teraz i myśmy nie mogły brać udział w konkursach, żeby pozyskiwać granty, tak. Musiała to być organizacja pozarządowa i to skłoniło nas tak naprawdę do zawiązania stowarzyszenia, chociaż jako Rada Sołecka jeden wniosek napisany przez tak naprawdę panią Katarzynę Karmasz z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, bo ja jeszcze nie miałam wtedy tej wiedzy co dzisiaj na temat pisania wniosków, chociaż też nie jestem profesjonalistą. Natomiast ten pierwszy wniosek właśnie do Fundacji Wspomagania Wsi na remont, na adaptację pomieszczeń, na naczynia, na zaadaptowanie kuchni, to właśnie otrzymaliśmy jako Rada Sołecka. I to było w 2001 roku. A już w 2002 roku też za pomocą Ośrodka Doradztwa Rolniczego projekt do Fundacji Know-how. I tam też nie mogliśmy występować jako koło gospodyń wiejskich, dlatego tylko mogły jednostki samorządowe. I dlatego też Ośrodek Doradztwa Rolniczego jakby za nas, ten w naszym imieniu wystąpił. Pod nazwą Otwarta Wieś był wniosek na zawiązanie organizacji pozarządowej. No i akurat nazwa projektu została nazwą stowarzyszenia. Nie da się wymienić wszystkiego, ale najważniejsze Wasze inicjatywy przez te 20 lat zorganizowane? Myślę, że to inicjatywy na rzecz naszej społeczności lokalnej, na rzecz dzieci, dorosłych, na rzecz seniorów, na rzecz osób chorych.
bo tak pokrótce, jeśli chodzi o te grupy społeczne, o które wymieniłam, to organizujemy cały czas cyklicznie rajdy rowerowe, organizujemy festyny. Festyny były organizowane od 2002 roku, gdzie był pierwszy. Do 2012 taki festyn wakacyjny. Natomiast od 2012 roku do dzisiaj to ta formuła się troszkę zmienia. Jest pod nazwą Dzień Sportu, Dzień Dziecka. Różne są nazwy, natomiast chodzi o jedno, o integrację. I są to spotkania, które no właśnie służą ludziom. My robimy to, żeby mieszkańcy mieli to miejsce kulturalne. Były też takie potrzeby, jak sprowadzanie fotografa do świetlicy, jeżeli była wymiana dowodów dla starszych ludzi, był to jednak problem, dlatego też no, mamy takie spełnienie, że zrobiliśmy coś dobrego. Były organizowane różne szkolenia, pogadanki, wykłady o profilaktyce zdrowotnej w różnych dziedzinach zdrowia. Cóż jeszcze? No, były marzenia, plany. No, żeby zdrowie nam dopisało, żeby przybyło może nam jeszcze członków stowarzyszenia. Nawet tych męskich. Marzę nawet tych męskich, chociaż kilku mężczyzn mamy, więc cieszymy się z tego. No i cóż, żeby były pieniądze, bo na działania potrzebne są pieniądze. A tutaj muszę powiedzieć, że no, bardzo mamy dobry kontakt z gminą Leśna Podlaska, z panem wójtem. Wspiera nas, organizowane są konkursy, gdzie otrzymujemy pieniądze na nasze działania. Dzisiejsze spotkanie jest też właśnie z takiego konkursu, między innymi, tak, bo nie są to duże pieniądze, ale na pewno nam się przydają. W dwóch zdaniach na koniec, jak to dzisiejsze spotkanie będzie wyglądało? Coś z kultury i śpiewu, nasze leśnianki, zespół śpiewaczy. Prezentacja moja, zarys działalności stowarzyszenia na przełomie 20 lat. Wiem, że jakaś niespodzianka, część artystyczna przygotowana przez GOG w Leśnej Podlaskiej, bo tu muszę powiedzieć, że nieoceniony jest GOG w pomocy we wszystkich naszych działaniach. I przemówienia, i kolacja, i dobra zabawa do rana. Na te kolejne 20 lat życzymy Wam spełnienia tych planów i żebyście działali w tym momencie na rzecz miejscowości Stara Bordziłówka i jej mieszkańców tak, jak działaliście do tej pory. Ja tu jeszcze może na koniec powiem. Mamy trochę wyżej. O, tak, proszę się pochwalić. Co to jest? To jest fotoksiążka wykonana na dzisiejszą uroczystość. Są to zdjęcia z 20 lat ze wszystkich imprez kulturalnych, ze wszystkich działań, na przykład gmina Leśna Podlaska, teraz w pomocy, akcja pomocy Ukrainie, pieczenie bułeczek, różne są tutaj, uczestniczymy w akcji Czysta Rzeka, już druga edycja, dbamy o czystą planetę, także taka fotoksiążka dla każdego członka stowarzyszenia po to, żeby zawsze pamiętali i żeby zacząć następny rozdział i dla osób, które są dla nas wsparciem takim na co dzień. Chcemy właśnie im w ten sposób podziękować za tą ich pomoc, za życzliwość i za dobre słowo. Ach, kochani, drodzy mili, dziś tu święto wielkie mamy. W tej to starej Bordziłówce drzwi Stowarzyszenia Otwarta Wieś Wam wszystkim otwieramy. W całej wiosce poruszenie, szum i gwar już tak od rana, bo to wielki jubileusz, 20 lat wspólnego działania. Na to święto tylu gości, każdy chce się przygotować jak najlepiej i najpiękniej.
móc się wszystkim prezentować. Więc doceńmy, gospodarzy, co witają nas ochotą, wszystkie panie, no i panów, co są cenni jak to złoto. Odpłacę. Na twoje ręce.
życzenia wszystkim kobietom ze stowarzyszenia Otwarta Wieś złożę. Wytrwałości, zdrowia i szczęścia. Daj nam wszystkim dobry Boże. Wspólnie osiągnąć możemy wiele, czego Tobie i sobie życzymy. Członkowie Stowarzyszenia Otwarta Wieś Gordziówka Stary. Wszystkiego dobrego dla Was wszystkich, drodzy, i wielkie podziękowania za wzbogacanie Was samych poprzez Wasze działania, Wasz magnetyzm, za to, że wzbogacacie życie całej gminy, rozwój tej gminy i społeczności małej, dużej, lokalnej i tej tu w Gordziówce. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Paweł Kazimierski, wójt gminy Leśna Podlaska, Mariusz Maksymiok, Radio Biper, Leśna Podlaska. Panie wójcie, 20 lat stowarzyszenia. Pokuszę się o stwierdzenie, że jest to najstarsze stowarzyszenie tego typu w gminie Leśna Podlaska. Najstarsze stowarzyszenie stale działające, bo stowarzyszenie przecież to Straż Pożarna, stowarzyszenie to przecież Agrosport, ale jest to stowarzyszenie, które powstało 20 lat temu i stale działa w małej miejscowości na terenie gminy Leśna Podlaska. Dziś przedstawiła wyjątkową historię swojego regionu, swojej miejscowości i swojej gminy. Niebywałe, ale doskonałe. Tego naprawdę nie widzi się często w gminie. To wzbogaca życie gminne, życie samorządu, życie każdej społeczności lokalnej. Stowarzyszenie stale działające, stale aktywne, posiadające lidera, który jest aktywny, który jednoczy, gasi wszystkie pożary, rozpala i motywuje członków i członkinie stowarzyszenia. Naprawdę trzeba tutaj pokłonić się i uznać i oddać szacunek i uznanie dla tej każdej pracy społecznej, która następuje. Wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, czy to samorządowcy, czy społecznicy, doskonale wiemy, jak dużo wymaga od nas wyrzeczeń praca społeczna, co do której później i tak otrzymujemy różne słowa, ale najczęściej mieszkańcy wiedzą o nas więcej niż my sami wiemy i dopowiadają jeszcze rzeczy, o których my nie mamy pojęcia. To jednak nie blokuje nas i pomaga dalej, może nawet motywuje do lepszego działania i pokazania, gdzie jest prawda. My wszyscy mamy to w swoim DNA. To jest nasze DNA samorządowe, społeczne i pani Ewa, która jest prezesem, przewodniczącą Rady Gminy, jednocześnie aktywną kobietą, wspaniale to pokazuje i myślę, że dzisiaj możemy celebrować pięknych 20-letnich, jak pisze Marek Łasko. Thank you.